Nazywam się Ewa Konior, jestem malarką. Znajdujemy się w moim domowym studiu Bangor, północna Walia. Obecnie interesują mnie tematy związane z wnętrzem i przemianą człowieka. Zawsze fascynowało mnie, dlaczego człowiek się zmienia oraz jakie ma motywy. W swoich pracach często kreuję surrealistyczne pejzaże oraz abstrakcyjne elementy, aby oddać aurę czy esencję portretowanej osoby. Bardzo zależy mi, aby moje prace były manifestacją mojego stylu życia, były częścią mnie samej, dlatego poprzez dany motyw czy temat w obrazie pokazuję swój ukryty dialog czy cichą kontemplację otaczającego mnie świata. Tworzę głównie technice olejnej oraz akrylowej na płycie czy desce. Bardzo lubię drewniane podłoże, gdyż oprócz samego podłoża malarskiego daje mi szansę wzbogacenia faktury poprzez celowe zadrapania czy dziury. Łączę ten efekt z treścią w obrazie. Pomimo wielu nakładających się warstw narracji w moich pracach, trzymam się zasady mniej znaczy więcej, gdyż oszczędność jest bardzo istotna dla mnie, wręcz ascetyzm fascynuje mnie. Dlatego też wyciszam i usuwam pewne partie w obrazie, aby uzyskać maksymalnie wizualny efekt, a także przekazać główną myśl.